historia z domu Dudka. Rozpoczyna ją Pobudka. Mama Dudka się krzątała i śniadanie szykowała. A ten Dudek za śniadanie nie chciał podziękować mamie. Och, ja sobie to wypraszam. Pamiętaj o słowach. Proszę, dziękuję, przepraszam. Dudek czubek swój napuszył i do lasu szybko ruszył. Po drodze spotkał wróbelka. Krzyknął: chodź się bawić w berka! Lecz stanowcze to żądanie. Wróbel się nie zgodził na nie. Dudek bardzo był niemiły. Krzyczał głośno z całej siły. A wróbelek zapłakany leciał szybko do swej mamy. Sikorka z ziębą siedziały i piórka swoje oglądały. Zięba żółty brzuszek sikorki podziwiała. Sikorka piórka zięby zachwalała. Tak się sobą zachwycały, że aż Dudka nie ujrzały. A ten obok na gałęzi czubek stroszył i się prężył. I w dodatku niezbyt mile drwił z ich piórek dłuższą chwilę. Czarna wrona to widziała. Dudka prędko okrzyczała. Co to za złe zachowanie? Powiem wszystko twojej mamie! Gdy się mama dowiedziała, skrzydła swoje załamała. Tyle razy ci mówiłam, tyle razy tłumaczyłam. Z innych się nie wyśmiewamy, zwrotów grzecznych używamy. Przecież można miłym być i z ptakami w zgodzie żyć. Zachowanie swe zrozumiał. Poleciał do ptaszków, tak szybko jak umiał. Wszystkich bardzo chcę przeprosić i o wybaczenie prosić. Ja nie chciałem was urazić i do siebie wszystkich zrazić. Ptaki wszystko wybaczyły. Z Dudkiem chętnie się bawiły. Dudek mamie podziękował i piosenkę skomponował. Bo zrozumiał słowa mamy, które brzmiały właśnie tak. Bądź uprzejmy i życzliwy, a trosk w życiu będzie brak. Moja mamo, uwierz we mnie, twoje zdanie liczy się. Już od dzisiaj grzeczny będę, bardzo mocno kocham cię.